Zakończenie roku szkolnego to dla uczniów nie tylko koniec nauki, ale także dla poniektórych wyróżnienia za najlepsze wyniki. W Urzędzie Miasta przyznano nagrodę burmistrza Pruszcza Gdańskiego dla najlepszych uczniów roku 2011-2012 w gminie miejskiej Pruszcz Gdański. Okazuje się, że mamy naprawdę wyjątkową młodzież. Dzieciaki, które osiągają średnią 6, biorą udział w konkursach, osiągają świetne wyniki na egzaminach końcowych klas 6 i 3 klasy gimnazjum. No naprawdę zebraliśmy chyba kwiat tych wszystkich dzieciaków, które są naprawdę wyjątkowe i najlepsze w naszym mieście. Prymusi zostali sklasyfikowani w kilku kategoriach. Najlepsi ze wszystkich klas podstawowych to Patrycja i Dzikowska z 4 klasy ze szkoły podstawowej nr 3 oraz Martyna Kasprzyk z 6 klasy ze szkoły podstawowej nr 3. Z gimnazjum najlepsi okazali się być Dominika Trzcińska z 1 klasy z zespołu szkół nr 4, Piotr Richard z 2 klasy z zespołu szkół nr 2 oraz Karolina Stolecka z 3 klasy z zespołu szkół nr 2. Poza nagrodami dla uczniów rozstrzygnięto również coroczny konkurs pod nazwą Pruszcz Zatrzymany w kadrze. Zgłosiło się wielu chętnych, a jurorzy mieli spore problemy z wybraniem najlepszej pracy. Te najwyżej ocenione wykonali kolejno Ariel Mariusz Płotka, Anna Dygas oraz Maria Czyżewska. Wyróżnienia otrzymali również Jan Kryger, Dorota Stolarek, Stanisław Wiśniewski oraz Kamil Jakubiec. W tym roku sporo prac było wykonywanych nocą, także były naprawdę piękne. Zachęcamy do odwiedzenia urzędu i zobaczenia prac fotograficznych. Także myślę, że z tego miejsca jeszcze raz pogratuluję zwycięzcom, bo uchwycili nasze miasto w naprawdę pięknych miejscach. W Urzędzie Miasta przez całe wakacje będzie można również zobaczyć wyniki konkursu matejkowskiego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 o nazwie Podróż Moich Marzeń. Z nadesłanych kilkuset prac ze wszystkich szkół podstawowych z Pruszcza wybrano najpiękniejsze i wystawiono w Urzędzie Miasta. Z kolei posiadacze działek ogrodowych już mogą zakasać rękawy do pracy, bo lada chwila ruszy kolejna edycja konkursu dla działkowców. Ogłosiliśmy również konkurs na najpiękniejszy ogród, balkon i na najładniejszą działkę w ogrodach działkowych, także zachęcamy wszystkich do udziału. Będziemy wtedy mogli się pochwalić, jaki piękny jest Pruszcz tym razem w barwach lata. Będziemy rozstrzygać ten konkurs na następnej sesji i myślę, że będzie wielu chętnych i znowu będziemy mieli duży problem z wyborem tego, co jest rzeczywiście najpiękniejsze. Jak widać, pruszczanie bez względu na wiek starają się ze wszystkich sił, by dać coś od siebie i pokazać to innym. To bardzo dobra oznaka i powód do dumy. Polecamy również zobaczyć zakończenie roku szkolnego w Kolbudach oraz finał Euro 2012 w gdańskiej strefie kibica. Oglądaj nas na Facebooku oraz na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.